Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, a to są nasze przygody w F1 Manager 2022 i zarządzanie Aston Martin. Aston Martin, który cały czas dzielnie walczy o pierwsze punkty w swoim drugim sezonie, natomiast nadal jesteśmy na siódmej pozycji, udało nam się już dwukrotnie zakończyć wyścig na 11 miejscu. Duży moim zdaniem postęp w ostatnim wyścigu, który mam nadzieję, że oglądaliście. Jeżeli nie, to tylko zwrócę uwagę, że pierwszy raz pokonaliśmy w pełni McLarena na torze. Myślę, że duża wina Jacka Dohana z tym rozbiciem, bo zaraz na pierwszym okrążeniu po pit stopie, że nie było lepiej. Natomiast cóż, teraz idziemy do Miami. Mamy zły stan izby pamiątek, przepraszam, jeszcze ją wyremontujmy. Nie, wyremontujmy na razie. Jeśli chodzi o budynki, centrum projektowe cały czas się robi. I przygotowania do wyścigu w Miami. Miami, które w zeszłym sezonie było dla nas naprawdę bardzo dobre, więc spróbujmy. Ale zagwarantujemy tylko 14 miejsce. Chociaż... 13? Szansa na 10 tysięcy więcej, albo... dobra. Zostawmy 14. No Q3 nie gwarantuje, nie ma takiej opcji. Passa na finiszu 14 dwoma kierowcami. Aha, to jest nieedytowalne. Najszybszego okrążenia nie, tutaj też tego nie możemy wyedytować. No dobrze, zobaczymy. Może akurat Jack Dohan w końcu się przebudzi. Możemy wysyłać Liama Lawsona, jak już widzieliśmy na testy. Ostatni wyścig bez nowych części, tak? Opracowanie części samochodowych, aktualne projekty, 17 dni, 6 dni na tylne skrzydło, więc to powinno być dostępne na Hiszpanię. Przynajmniej tylne skrzydło. Zwróćmy jeszcze. No tak, tylne skrzydło będzie na pewno, natomiast dopiero tutaj zakończymy projektowanie po Hiszpanii sekcji bocznych. No ale już coś będzie. Za nami trzy pracowite sesje treningowe. W drugiej bardzo dużo wypadków, m.in. Maxa Magnusena i Alonso. Jeżeli chodzi o nas, to już w drugiej sesji udało się ukręcić 100% u Estebana, jeżeli chodzi o zaufanie do konfiguracji, więc mógł nadrabiać aklimatyzację, którą mu zabrał Liam Lawson na pierwszym treningu. Jack Dohan z kolei w drugim... No właściwie uciągnęliśmy u niego maksymalnie 92%, tak? To już są czasami tak drobne ustawienia, że musiał mu przerobić całe ustawienie, całą konfigurację. Jako ciekawostkę, konfiguracja Jacka, gdybyśmy ustawili taką, jak miał Esteban, to przynajmniej na papierze się rozjeżdża, jeżeli chodzi o te zakresy, tak? Natomiast ciekawe, jak to wygląda. Musiałbym któregoś dnia spróbować, tak z ciekawości. A my kierujemy się teraz do kwalifikacji. Oczywiście na miękkiej mieszance. I miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jak należy. Mamy trzy mieszanki miękkie do wykorzystania, więc rozpocznijmy. Na dzień dobry zatrzymujemy czas, patrzę na... Świetnie. Patrzę na tłum na torze, tłok na torze i myślę, że tutaj będzie optymalnie znowu puścić około 16:10 obu kierowców. Z półtorej minuty na kółko powinniśmy dać radę spokojnie tutaj ogarnąć wszystko. Więc myślę, że ta 16:10 to będzie takie optimum. Spójrzmy jeszcze na wszelki wypadek na pogodę, ale to się nic absolutnie nie miało dziać, więc... Ech, cały czas walczymy z Jackiem, żeby awansować do Q2. Natomiast na szczęście u Estebana to raczej jest no bezproblemowa, ale do Q3 no jeszcze nie. Jeszcze nie ten etap. Na używanej mieszance wyjedźmy.
dostaniecie? Loud and clear. Green light, green light. Kiedy tłum na torze? Cały czas, więc... Ach. Spróbujmy pierwsze kółko od razu. Podobnie zresztą jak Max. No to wyślijmy też my. Tu już wiemy, że Esteban na pewno zdąży. Ja tym razem nie będę nic mieszał, natomiast pojedźmy sobie ze Stebanem. Patrzymy również na czasy. 33.7 u George Russell bardzo się poprawia, więc no to jest ten, który przynajmniej nas wyprzedzi. Albo on się nie poprawił. 33.655. Jakbyśmy mieli taki czas po pierwszym sektorze, to byłoby całkiem sympatycznie. No Esteban. Jak tam pierwszy sektor? Wolniejszy niestety od Daniela, wolniejszy od prawie każdego poza Alexem Albonem, nawet wolniejszy od Guan Yu Zhou. To jest fatalna wiadomość. Esteban, bierz się do roboty. Wyłączymy, żeby przez przypadek nie było jakiejś głupiej utraty, jak pojawi się komunikat na temat paliwa. Ricciardo na siódmej pozycji tymczasowo strasznie podskoczył. No już spada. Jeszcze Perez jest jak zagrożony. My poprawiliśmy się też na drugim, w drugim sektorze. Trzeci najważniejszy sektor. Esteban, zrób to dobrze. Ach. No. Norris awansował. Esteban, 15. Esteban odpada w Q2 na 15 pozycji. Serio, nie rozumiem, o co chodzi z tymi oponami czasami. Mam wrażenie, że... Nie no, zrobiliśmy lepsze kółko, ale to było tak niewiele lepsze, że trzeba ich w tłumie bardziej wysyłać mimo wszystko, nie czekać aż tyle. Więc przed nami... McLaren did a decent job during qualifying. This is a solid grid position and it certainly has the potential to lead to good race results. And the sun is shining bright here today. This is perfect weather for teams and drivers alike to show us what they're capable of. 57 laps await our competitors here in Miami, so may the best driver win. No właśnie. Strategia. Już zabieramy się za planowanie. Standardowo sugerują znowu jeden pit stop. Ale trzeba by na pewno nie. Teoretycznie na dwa pit stopy będzie najszybsze. Jestem w stanie w to uwierzyć. Przy czym drobinę przyspieszymy te. Dobrze. Szykujemy się do wyścigu. Zaplanowałem strategię na dwa pit stopy, gdzie startujemy obaj na twardej mieszance. Przechodzimy na pośrednią. A potem ostatni stint będziemy analizować bardzo, bardzo w zależności od sytuacji.
Jest też możliwość, że u Estebana również zejdziemy właśnie na pośrednią mieszankę, natomiast chcę zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijała. Rozpocznijmy wyścig. Na początku przyciśniecie oczywiście, tym razem, żeby nie zapomnieć. Sprawdźmy jeszcze części na szybko. Okej, tak. Moglibyśmy wziąć nowy silnik, ale myślę, że zrobimy to na Hiszpanii. It's bright and sunny as the drivers line up on the grid. And there we've got Esteban Ocon. Slower than most yesterday, so today they'll be starting from the bottom half of the grid. There's the second Aston Martin. With their starting position in the back 10, they'll have their work cut out for them. And we're just moments away now. No niestety, jest to pierwszy wynik, w których mamy problemy. And hopefully one of the most exciting too. It's the Miami Grand Prix. Ruszamy. And it's lights out and away we go. Zwróćmy uwagę na Estebana na początek. Jak wszyscy na mieszankach. Guan Yu Zhou jest na pośredniej, Magnussen jest na pośredniej. This is good. Okej. Jeszcze Albona. That's it. Aston Martin with a great play there. To widzieliśmy. Esteban obrał inną linię. Może teraz na tym fragmencie. No niestety, tu chyba mieszanka swoje będzie robiła. Albon też idzie na twardej mieszance w sumie, więc... Ech. Dobra. Yeah, take it easy. Copy that. Czy Doohan jeszcze spróbuje wyprzedzić Guan Yu Zhou? No, Jack, dajesz, dasz radę, zobaczmy. No, dojeżdżaj. Pięknie. Teraz, ach, no, co to było? No, co to w ogóle było? Dobra. Some lift and coast will help that. Copy. Niestety, tutaj Jack, nie wiem, co tam się w ogóle wydarzyło przez ten ułamek sekundy. Spróbujmy zrobić odrobinę przeniesienia, żeby wyrwać się. O właśnie, Guan Yu Zhou, żeby nie dawać możliwości skorzystania z DRS-u. No, doszedł nas. Copy. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Carlos Sainz się rozbił albo coś się podziało. Zobaczmy. On będzie potem oczywiście gonił wszystkich tutaj w trakcie walki. O! Po prostu czeka teraz, wszyscy przejadą. No, McLaren nam strasznie odskoczył właśnie przez to, że Guan Yu Zhou teraz nas blokuje. Zobaczymy, oni jadą na pośredniej mieszance w sumie, więc oni będą pewnie na softach kończyć, albo próbują jechać na jeden pit stop. Coś z Guan Yu Zhou się podziało. Pojechał zbyt szeroko, bardzo dobrze. No, stracił nerwy. Jack teraz tam się trzyma przy... z Carlosem, ogólnie walczy. Spróbuj ponaciskać Jack. Copy.
No to nie było nic, czego się nie mogliśmy spodziewać. Is that a new race position for Haas? Norris tam z Vettelem bardzo mocno walczy. Haas with an overtake. Magnussen z Dohanem się przepychają, jeszcze tam gdzieś w okolicy się pałęta. Okej, przyciśniemy teraz Jackiem Dohanem na oponach. Verstappen się bardzo ładnie broni przed Carlosem. Ale już Carlos wyprzedza. Ej, Ocon odzyskuje. Już nie. Ferrari, advance the race position. Dobrze, trzymajmy się teraz za. Nie musimy wcale wyprzedzać Sainca. Możemy się za nim po prostu podciągnąć, Esteban. No, co tam się wydarzyło? Pewnie znowu ta sama sytuacja, która była z Jackiem. Bezsensowne przyblokowanie jakieś. Dobrze. Ty teraz zjeżdżasz po pośrednią mieszankę, Jack. Box, box, pick up them. I zaraz teraz będzie zjeżdżał Esteban. Box, box. Esteban in. Jack Dohan wyjechał przed Kevin Magiem, dobrze. Ocon jest odrobinę za Sainzem, ale moglibyśmy spróbować go podgonić. Teraz będziemy mogli korzystać z DRS-u. Na czym wyjechał Daniel? Daniel wyjechał na twardych, Sainz jest na twardych. Norris też jest na twardych, czyli pewnie wszyscy się zmienimy na softy, chyba że oni próbują jechać na jeden pit stop. Sainz dogania Daniela. Nas podciąga, mimo tego, że jedzie na twardych oponach, jest po prostu szybszy od McLarena, co jest oczywiste. Dobra, teraz my musimy przeatakować, żeby wyprzedzić Daniela, zanim Carlos odjedzie. Ojej, wyprzedziliśmy też Carlosa.
Looks like Aston Martin have just gained a race position. Nawet myślę, że możesz bardziej agresywnie teraz pojechać te dwa kółka, które ci zostały. Ocon spadł za Daniela, no nie. No, bez przesad... W którym momencie nam tak odjechali i odskoczyli? Bo to nie jest możliwe, że za Vettelem. Dobrze. Zjeżdżaj, Jack. Dobra, teraz atakujemy naciskając mocno i zjeżdżamy na kolejnym okrążeniu po miękką mieszankę. Zobaczymy, co to da. Box, box. Yeah, happy to box. Spróbujmy jedno kółko pojechać bardziej agresywnie z przeniesieniem. Zobaczymy, ile nadrobimy. Raczej nic z tego. 10 okrążeń do końca. Safety car, nie w tym momencie. Safety car, safe. Oczywiście oszczędzamy wszystko, odzyskujemy IRS. Najgorzej, jeżeli ktoś teraz planował zjazd, albo zjedzie i wykorzysta ten safety car. Russell się rozbił. Ale nie zjeżdżają. Myślę, czy Jackiem Doohanem nie spróbuję. Nie, nie ma co. Przygotujmy się zaraz do restartu. Dobra, jeszcze Jack, oby dojechał. Dojedziesz, Jack? Na restart. Idealnie. I teraz tak. Przeniesienie. Push. Zobaczmy sobie restart w wykonaniu Estebana. Bo teraz patrząc na opony mamy duże szanse podskoczyć, bo nikt nie skorzystał z safety cara. To... Mam czasem wrażenie, że komputer się nie dopasowuje do tego tutaj niestety, ale mamy właśnie problem, bo jest Williams, ale... No, wyprzedzamy. Skłanił Joe na twardej mieszance. Six to go. No, odczep się tym Williamsem! Jak tam na interwałach, bo... Wyprzeć to Alfa Tauri. Esteban, co się dzisiaj z tobą dzieje? Nie ogarniam. Pięknie na dohamowaniu. Dobrze. Nicely done.
To najgorsze, że... O! Norris się rozbił. Dobrze. Dla nich nie dobrze, ale... O! Samo zrobił nam powtórkę. Zobaczmy to rozbicie. No, zablokował koła. Dobra. My się skupiamy teraz. Ciśniemy za Sebastianem. Ile kółek zostało? 5 kółek. Zaraz będziemy musieli uważać na opony, ale... Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, neutralny IRS. Bardziej standardowo na oponach, bo je zabijemy. Jesteśmy już w razie czego w zasięgu DRS. Ty też standardowo teraz, Jack. Drop back a bit. Copy. Jesteśmy w punktach. Zostawmy sobie na ostatnie końcówkę ten atak na Daniela. On ma bardzo zużyte twarde opony, ale nie są aż tak bardzo zużyte. Jack Doohan wprzedził Albona. Świetnie. Obrona Daniela. Dobrze, będzie teraz DRS. Jack Doohan tam też się przebija. Walczy z Magnussenem. Pięknie, 13 pozycja. Zobaczmy, jak wprzedził Doohan Magnussena. Pięknie tutaj na to. Oj, na żyletki dosłownie. Bardzo ładnie. No, z McLaren, nasz główny rywal. Teraz z przeniesieniem od razu. Będzie DRS włączony. No gdzie jest DRS? O! Tak jest! I gonimy Carlosa. Jesteśmy już w zasięgu DRS u Carlosa. Jack Doohan też tam bardzo mocno ciśnie. Ale my jesteśmy skupieni na ataku na 8 pozycję. Ferrari pojechało od wewnętrznej defensywnie, my po zewnętrznej, bierzemy część krawężnika, ale dobrze, no.
I teraz w obronie. Defend. Yeah. This is good, come on. Zobaczmy, bo to była naprawdę w pięknej, krętej sekcji wyprzedzanie. Tam widzę, że Vettel chyba wyprzedził Ricciardo. Tak jest. Odjeżdżamy teraz Sainzowi. Będzie nas doganiał pod koniec, ale... Neutralny IRS. Sainz jest łeb w łeb z nami teraz, tak? Jest. Ach. Ale bronimy się. Dohan wyprzedził Guan Yu Zhou. Let's have a look here. This was the Aston Martin. Musimy Russellowi podziękować. On nam zrobił tak naprawdę ratunek w tym wyścigu. Bardzo ładnie, Jack. Dobra, zaatakujmy jeszcze. Może się uda oderwać od Carlosa. No niestety, Carlos gdzieś tutaj podjeżdża nam. Jesteśmy też bardzo blisko Pierre Gasly'ego. Przeatakujmy. Push now. Yeah. Lider rozpoczął ostatnie okrążenie, Max Verstappen. This will be our last lap. Więc teraz agresywnie, jeden i drugi. Jack Doohan ma szansę jeszcze dogonić Daniela. A my zobaczymy, czy uda się nam dorwać Alpine. Zostawmy to sobie na ostatni atak, ten IRS. Zbliżamy się, no... Dobra, teraz już wykorzystujmy tą baterię. To jest ten moment, kiedy my musimy się zbliżyć. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Będziemy w zasięgu DRS. Mam nadzieję, że złapaliśmy się. Tak. Bateria się skończyła. Push, 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 push. Ech, zabrakło nam baterii, dosłownie. Chyba, że jeszcze gdzieś na fotofinish? Nie. Jack Doohan wyprzedził z kolei Daniela Ricciardo. Jeszcze walczą. P8. Dobrze. Zobaczmy jeszcze to wyprzedzenie Daniela. Na ostatniej prostej. Troszkę zabrakło moim zdaniem u Estebana na IRS-u. Pod koniec mogłem troszkę lepiej zarządzać, ale... Jack Doohan też. Ciężki weekend. Ciężki weekend, ale jednak. Good job. That is hard work paying off there, right there. Everybody enjoyed that, well done. And P1, wait 5 seconds, and P0. So that is checkered flag, but you can keep pushing.
from Esteban Ocon. Extraordinary! Today, Aston Martin demonstrated that they can go very far indeed. I couldn't agree more. It just shows what this team can do when all the pistons are firing. And they're in sixth place in the constructor standings at the end of this weekend. Formula One will be back to Europe for the next round on the shores of the Mediterranean with some heated competition to look forward to in Spain. Ooh. Esteban Ocon, 7 pozycji w górę. Zresztą niestety jak Valtteri Bottas. Zobaczcie, jak Alfa teraz zyska punkty, no takie, że już możemy zapomnieć o tym, że będziemy ich próbowali w jakikolwiek sposób gonić. Ale mamy dodatkowo najlepsze okrążenie, najlepszy czas okrążenia w wykonaniu Estebana, więc 5 punktów do naszego zestawu. Jack Doohan wyprzedził Daniela Ricciardo na koniec. My musimy podziękować Lando, że się no, poślizgnął, i Russellowi, że się rozbił. Tak? No, to są dwie rzeczy, które zrobiły nam wynik. Ale teraz dzięki temu wśród konstruktorów szóste miejsce, oczywiście no, teraz już do Alfy Romeo to 45 punktów myślę, że jest nie do zrobienia w tym sezonie. Chociaż będziemy oczywiście walczyć, ale no musielibyśmy w każdym wyścigu punktować, a Alfa ma dwóch mocno punktujących jednak zawodników. Alpine też tutaj no odskoczył, ale byliśmy bardzo blisko Alpine w tym tutaj ponownie, więc ja jestem zachwycony. Doświadczenie oczywiście zebrane przez chłopaków, więc trzeba będzie im przyznać zaraz punkciki rozwoju. Sponsorzy nam nie zapłacili niestety za miejsce w kwalifikacjach. Zabrakło nam jednej pozycji. Chamstwo. Ale zespół powinien być Franco Colapinto, 19-letni, nie wygląda mi na jakiegoś perspektywicznego kierowcę. Max Verstappen raczej zdominuje całkowicie, natomiast my powyżej oczekiwań. Świetnie, fantastycznie, odprawa po wyścigu. No i to, co najważniejsze, jesteśmy obecnie w celu sezonowym. Następny wyścig to Barcelona. Zanim oczywiście do Barcelony się udamy, to kierowcy muszą otrzymać swoje punkty. Jack Doohan nic nie zarobił, ale Esteban jak najbardziej, więc możemy mu wrzucić... dohamowanie teraz. Liam też powinien mieć, więc Liam na płynności, bo musi dbać o opony bardziej. No to są już dwie rzeczy, które musi i Jack i Liam robić. Skończyliśmy pamiątki i zakończyliśmy produkcję przedniego skrzydła. Zakończyliśmy również projektowanie tylnego skrzydła i w związku z tym, że je zakończyliśmy, to najważniejsze. Trzeba je wytworzyć. Sześć. Spróbujemy przyspieszyć. Liczba dni do wyścigu 8, czyli teoretycznie na Grand Prix Hiszpanii powinniśmy mieć już 4 tylne skrzydła. Kosztuje to trochę więcej, ale jak najbardziej. I rozpocznijmy również projekt. Spróbujmy teraz stronki boczne przerobić. ...39 dni do kolejnego okresu ATR, dobrze. 3 godziny. ...34... godziny w tunelu aerodynamicznym.
Okej. Okay. Zostawimy w ten sposób. Ma to potrwać teraz 51 dni, ale oczywiście jak przyspieszymy inżynierami, delikatnie przyspieszymy, możemy przyspieszyć. Na Azerbejdżan powinno być gotowe. Czyli teoretycznie myślę, że na Kanadę będzie wyprodukowane. Dobra. A my w tym miejscu kończymy nasz dzisiejszy odcinek w F1 Manager 2022. F1 Manager 2022 i wyścig w Miami, w którym Esteban uciągnął dla nas 5 punktów. Dzięki, Esteban. A ja się z wami bardzo serdecznie żegnam i do następnego. Dzięki, cześć.